Zapraszam teraz na blog Józefa Wieczorka. Wystąpienie do ministra Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Domagam się w ramach prowadzonej przez rząd polityki historycznej i przygotowywanej reformy systemu nauki i edukacji powołania nadzwyczajnej komisji do poznania politycznych czystek akademickich w czasach wojny jaruzelsko-polskiej, a w szczególności całkiem zapomnianej i lekceważonej tak przez historyków i decydentów akademickich czystki sprzed lat 30, rok 1986-87, która była milowym krokiem na drodze zastępowania w systemie akademickim korporacji poszukujących prawdy przez korporację oszukujących. Domagam się zbadania i ujawnienia strat osobowych i intelektualnych, a także materialnych, jakie poniosła nauka i edukacja wyższa w Polsce w wyniku tej czystki. Domagam się ujawnienia składów osobowych komisji weryfikacyjnych realizujących założenia akademickiej polityki kadrowej PZPR-MSW. Domagam się zbadania metodologii prac tych komisji, których wyniki, przynajmniej w niektórych uczelniach, nie były uzasadniane merytorycznie i nie są do dnia dzisiejszego. I nie były podpisywane imieniem i nazwiskiem. Beneficjenci tej czystki nie rozumieją, co to jest komisja anonimowa, co dowodzi, jaki charakter miała ta czystka i kto został jej beneficjentem. Domagam się unieważnienia rezultatów tej haniebnej, bezprawnej weryfikacji naruszającej elementarne prawa człowieka, a człowieka nauki w szczególności. Domagam się przeproszenia pokrzywdzonych i przeniesienia w stan nieszkodliwości sprawców, realizatorów tych haniebnych poczynań. Domagam się wycofania z obiegu edukacyjnego dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego fałszujących najnowszą historię i dokonania oceny merytorycznej metod poszukiwania pokrzywdzonych w czasach PRL-u poprzez uwzględnianie jedynie beneficjentów tego systemu kłamstwa i negatywnej selekcji kadr. Polityka historyczna nie może obchodzić szerokim łukiem przejawów fałszowania historii i to w istotnym znaczeniu dla polityki akademickiej. Deklaruję pomoc intelektualną i moralną w pracach postulowanej komisji z poważaniem i oczekiwaniem na decyzję. Józef Wieczorek, jedna z ofiar zapomnianych czystek politycznych końca PRL-u, których podobno nie było. Appendix. Jestem autorem setek tekstów dotyczących nauki i edukacji wyższej w czasach PRL-u III RP, w tym dotyczących czystek politycznych oraz ich skutków w postaci patologii akademickich III RP, umieszczanych na moich stronach, m.in. lustracja i weryfikacja naukowców PRL-u, etyka i patologia polskiego środowiska akademickiego, media pod lupą NFA, Niezależne Forum Akademickie, sprawy ludzi nauki, mediator akademicki kontra mobbing, blog akademickiego nonkonformisty. Moje teksty są zebrane w kilkunastu już tomikach dostępnych w PDF na mojej stronie internetowej blogjw.wordpress.com. Archiwum lustracyjne, tom A do C, archiwum prasowe, Moje boje 1-9.